Skąd wzięła się u ciebie taka pasja? Skąd się wzięła pasja? To tak samo równie dobrze można by zapytać kogoś, dlaczego lubi fotografować na przykład. A nie jest, skąd się wzięła? Zawsze mnie interesowało, jak powstali ludzie. Zresztą rozmowy, co było pierwsze, jajko czy kura, albo też jak Bóg stworzył człowieka, czy stworzył go Janem Kowalskim, czy też komórką. To są zawsze dla mnie bardzo ciekawe rozmowy. Słyszycie mnie Państwo? To chyba stąd. Natomiast chciałam powiedzieć, że przy dwóch poprzednich książkach zawsze męczyłam jakichś specjalistów. Przy książce pierwszej, tej czerwonej, która opowiada o napadzie, o wyprowadzeniu pieniędzy z banku, męczyłam prezesa Banku Śląskiego. Znaczy, przepraszam, miałam nie mówić, że Banku Śląskiego. Ale on już nie jest prezesem, więc chyba w sumie mogę powiedzieć. Nie dlatego, że pomagał mi pisać książkę. Znaczy, pomagał mi w takich kwestiach teoretycznych, bankowych. Przy drugiej książce Odrobina fałszerstwa, która opowiada o fałszowaniu obrazu, pomagał mi właściciel domu akcyjnego. No i mój mąż stwierdził, przestań kobieto męczyć tych wszystkich ludzi. Zajmij się, napisz coś, na czym się znasz. Trudno się na czymś znać, ale można coś lubić. Ja bardzo lubię teorię, trochę tak naiwnie brzmi, prawda? Lubię teorię ewolucji, ale jest mi bliska. Mam taki bardzo przyrodniczy punkt widzenia na wiele spraw, zwłaszcza w kwestiach damsko-męskich, to pewne rzeczy klaruję, wbrew pozorom. No i stwierdziłam, że może nie byłby to taki zły pomysł, połączyć teorię ewolucji, nauki przyrodnicze z komedią kryminalną. No i rok czasu spędziłam na przygotowaniach, na pisaniu, na oglądaniu przeróżnych materiałów, poznawaniu świetnych ludzi, bo bardzo mi zależało na tym, żeby spotkać się z kimś, kto był w Kenii, a kto był w bardzo odległym zakątku Kenii, tam gdzie można się udawać tylko pod eskortą żołnierzy. To jest północna Kenia, jezioro Lodzipi. Takie zadupie, na które mało który Polak trafia. Dla mnie to dobrze, bo uniknę sytuacji, że ktoś, kto przeczyta książkę, powie, trzeci kamień od lewej nie jest taki, jak piszesz. Tam wcale nie przesiadują skorpiony. No i w ten sposób się uratowałam, bo znalazłam taki odległy zakątek, gdzie Polacy nie jeżdżą. Natomiast miało to swoje złe strony, bo trudno było znaleźć kogoś, kto tam był. Znalazłam dzięki internetowi państwa lipińskich podróżników, którzy zjechali Kenię wzdłuż i wszerz. Byli tak uprzejmi, że zupełnie obcej babie, która gdzieś spotkała ich i nagabywała, opowiedzieli o tej podróży. Mało tego, tysiące zdjęć mi przekazali, nawet pogrupowanych według miejsc. Na przykład Mombasa i ileś tam zdjęć wsadzonych. I tak dalej, i tak dalej. Także bardzo serdecznie im dziękuję. Zresztą podziękowałam im w dedykacji.